wchodząc w ten biznes, to miałem 15 tysięcy. Na pierwszym klipie 36 tysięcy. Mhm. Tak, pensji wojskowej to jest pół mojego roku w półtorej miesiąca. Największy zysk ostatnio wypracowany na mieszkaniu było 76 tysięcy. To zostałem zwyzywany od najgorszych, od tego, że straciła na mnie swój czas. Już się nagle okazało, że kwota, która zaproponowana w październiku, w styczniu już była dobra. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kuba Lewczuk, piąteczka. Kuba jest byłym żołnierzem, tak. Ale nie emerytowanym, nie duży, ale osobą, która 7 lat służyła w Wojsku Polskim, jest przedsiębiorcą i od roku robi flipy, tak? Tak. I powiedz, Kuba, jak to się zaczęło z tymi flipami, bo byłeś żołnierzem, prawda? To jest totalnie inna rzecz. Od roku robisz flipy. Możesz coś więcej powiedzieć, gdzie robisz te flipy? Ja pochodzę z małej miejscowości, 50 tysięcy mieszkańców i działam w swoim okręgu, tak? Mhm. Aczkolwiek dwa mieszkania udało mi się zrealizować oddalonych o 60 kilometrów. Także to też było jakieś wyzwanie dla mnie, że przez ten okres roku miałem sporo takich wyzwań, a to było takie wyzwanie jeszcze odległościowe kolejne nałożyłem. Udało mi się takie dwa zrealizować, także wydaje mi się, że jest okej, tak? A sam fakt podjęcia zmiany, że tak powiem, swojego życia, tak? Poprzez odejście z munduru, a wskoczenie w świat biznesu, krótko mówiąc, tak? Podjął się, powiem szczerze, w okresie świątecznym rok temu, tak? Gdzie krótko mówiąc, na drugi dzień świąt, tak, bo miałem taką ciekawą sytuację, gdzie na drugi dzień po imprezie rodzinnej, wiadomo jak to każdy może wyglądać, tak, ja paliłem papierosy. Powiem szczerze, zszedłem, paliłem papierosa na dworze i tak w połowie papierosa stwierdziłem, przyszło mi do głowy, chłopie, co ty robisz ze sobą, tak? I od tamtej pory, jak wyrzuciłem tego papierosa, to rzuciłem papierosy, tak, i zacząłem szukać pomysłu na siebie, tak? Tak, to też w styczniu udało mi się dzięki, powiem szczerze, mojej żonie, tak, bo ona mnie tak jakby dała mi takiego też kopa do tego, żeby udać się na szkolenie, tak? Co prawda Daniela już obserwuję od długiego czasu, bo dzisiaj jestem tu, a 3 lata temu, siedząc gdzieś tam w samochodzie, oglądając Biznes Ridera, po prostu miałem marzenie, żeby po prostu tu siąść, tak? Wtedy to jeszcze był etap Porsche, ale mimo wszystko po prostu udziału w programie, tak? To jest takie zwieńczenie tego, co robię. Ale wróćmy do tego, co się stało z tym papierosem. Czy, nie wiem, czy ktoś ci coś powiedział, zainspirował cię, no bo nagle paliłeś papierosa i rzuciłeś to takie, wiesz, no co się tam zadziało głębiej w tobie, nie wiem, czy zaobserwowałeś coś, czy co cię w ogóle denerwowało w twoim życiu poprzednim? Znaczy, powiem szczerze, w sumie to ciężko powiedzieć, tak? Gdzieś jakiś taki wewnętrzny strzał, impuls, tak? W tym momencie takie palenie i krótko mówiąc, poprzez pociąganie każdego tego papierosa stwierdzałem sobie, że moje życie też tak, jak ten papieros, się w końcu może skończyć, tak? Dlatego też odrzuciłem go nawet w połowie, no bo mam 32 lata w tym momencie, tak? Także zbliżam się ku połowie tego papierosa, nie? Także jeżeli przyjmiemy, no i to jest to, że po prostu jak jeszcze go wtedy nie dopaliłem, tak stwierdzam, że moje życie też jeszcze nie jest dopalone i chcę się realizować, chcę iść dalej, tak? I mówisz, że oglądałeś mnie wcześniej. Ile lat? 3 lata wcześniej? 3-4 lata temu. To były początki jeszcze tego Biznes Ridera, rzuciło mi się, tak? Obserwowałem gdzieś tam twoje filmiki różnego rodzaju, bo to już nie tylko Biznes Rider. No, nie tylko ciebie. Wiele osób też związanych z tym obserwowałem, tak? To też zainspirowało mnie do zakupu pierwszego mieszkania, bo pierwsze mieszkanie kupiłem po prostu siedząc też stwierdziłem, kurczę, tak się pochłonąłem tymi filmikami, muszę kupić. Nie miałem wiedzy, nie miałem tego, po prostu znalazłem mieszkanie, tak, to jeszcze też było w Siedlcach, gdzie wtedy akurat służyłem, tak, po prostu zwykłe mieszkanie pod kredyt, pod najem. Nie dla siebie, tylko pod wynajem, tak. To było tuż przed okresem pandemicznym, tak. Także udało mi się mieszkanie całe podnająć na pokoje dla studentów, tak. Było tak, że zawsze gdzieś tam parę groszy jeszcze zostawało, tak. Miałem spłacony kredyt, miałem zapłacony czynsz,
i jeszcze gdzieś tam zostało, więc wydaje mi się, że mój osiągnąłem mały swój sukces, tak? Czyli mieszkanie pracowało na siebie. I ile ono kosztowało, a ile jest warte to mieszkanie? Nie mam tego mieszkania. To mieszkanie sprzedałem praktycznie po roku czasu. Okay. Także jak kupiłem na jesień, tak później na drugą jesień, rok później sprzedałem, okay. Tak? Bo się zaczął okres pandemiczny. Wiem, że było z wynajmem przez okres pandemiczny, jeszcze żona straciła pracę, także wiedziałem, że jeżeli doszedłby mi jeszcze ten czynsz za mieszkanie i kredyt, przy braku wynajmu po prostu ta sytuacja mogłaby mi się, grunt pod nogami zaczął palić, tak? I to dało mi, mimo że po roku czasu, wiem, że to rok czasu trwał, tak? Sam rok, czyli wzrostu nieruchomości przez rok, tak? Dał ten zysk, ale udało mi się wypracować po prostu zysk, bez żadnego nakładu, tak? Gdzie docelowo, no jakieś tam było odświeżenie mieszkania, ale to odświeżenie mi się zwróciło poprzez wynajem, okay, tak? I ile zarobiłeś na tym mieszkaniu? 40 tysięcy. Mhm. Okej, okay. I jak chciałeś do mnie przyjechać na szkolenie, to miałeś jakieś obawy, czy to się da, czy to jest wszystko prawda? Jakby, czy biłeś się z myślami? No, cały czas się biłem, tak? Po prostu biłem się tym, że no bo wszystko, jak to każdemu się wydaje, tak? Oglądając to, że to pięknie wygląda, tak? No bo tak to jest przedstawione, ale no nie oszukujmy się, no to wystarczy po prostu blokady, które siedzą w głowie, tak? Nagle powiedzieć im dosyć i pojechanie, spróbowania, tak? Nie oszukujmy się, nawet jeżeli ktoś, no bo tutaj trzeba jakieś też pieniądze zainwestować, tak? Inwestujemy cały czas to w siebie, tak? Także gdzieś ta wiedza pozyskana nawet tam jest, można realizować ją gdzie indziej. I tu mogę przytoczyć jeden przykład, bo w międzyczasie na przykład poznałem super, wiele osób super, tak? Na przykład tutaj mogę pozdrowić Michała. To jest inwestor, który też był u ciebie na szkoleniu. On był u ciebie na szkoleniu bardziej jako inwestor pasywny. On ma inne swoje biznesy, ale powiem szczerze, wczoraj do niego dzwoniłem i z nim rozmawiałem, bo wiedziałem, że tu będę, wiedziałem, że o nim wspomnę, także uprzedziłem go o tym. Ale na przykład on mi prosił, żebym ci przekazał jedną rzecz, że na przykład z całego szkolenia tam jest jedno ćwiczenie. To jest palcem zamykamy oczy, tak? Żeby zwrócić uwagę, gdzie, że nic nas nie ogranicza, krótko mówiąc, tak? Okay, na przykład o horyzonty myśleniowe, znaczy tak może przytoczę, że to ćwiczenie ja je rzadko robię, ale akurat na tej edycji, w której był Michał, widocznie je robiłem. I u mnie też ono było. Chodzi o to, że pokazuje, gdzie nam się wydaje, że możemy dojść i tam sobie zaznaczamy, a później się okazuje, że możemy o wiele więcej osiągnąć. Tak. Jak zrobimy to jeszcze raz, ale z wyznaczonym celem, który jest przekroczeniem tych barier, które były wcześniej. Tak. I ja na przykład wczoraj z nim właśnie o tym ćwiczeniu, powiem szczerze, sam sobie je wczoraj jeszcze raz wykonałem. Tak? Może nie do końca tak, jak powinno, ale faktycznie to jest kolejne takie, oczy się otwiera, że faktycznie to nie ma rzeczy niemożliwych. O tak. Sam fakt, że siedzę dzisiaj tutaj, to też daje dla mnie, udowadnia mi to, że tu nie ma rzeczy niemożliwych. Jasne. Tak? I zrobiłeś 7 flipów, prawda? 6. 6 flipów, 7 mieszkań, tak to nazywam. Bo jeden po prostu, no nie kalkulował mi się tak, ale wziąłem go jako pośrednictwo, wyczułem moment, czas, teraz kredyty 2%, więc czemu miałbym nie zarobić, okay, tak? A ile miałeś pieniędzy, jak wszedłeś w ten biznes? Ile miałeś odłożonej kasy? Ogólnie wchodząc w ten biznes, to miałem 15 tysięcy, tak? Bo było tak, że to był okres, że nasze pieniądze z żoną często wykańczaliśmy dom, tak? Dużo tam szło, praktycznie wszystko, co oszczędzaliśmy, szło tam. Mieliśmy swoją kupkę, którą oszczędzaliśmy na zakup nowego samochodu, tak? Nie był to, mieliśmy odłożone już 30 tysięcy, no i zakup samochodu się nie udał, bo przyjechaliśmy na kurs do Daniela. Także to było tak, że te pieniądze poszły... Okej, czyli byłeś z żoną na szkoleniu, tak? Tak, byłem z żoną. Ale byłeś z żoną, bo mieliście to robić razem, czy robicie to wspólnie? Bo tego nie wiem. Czy żona ci pomaga, czy raczej działa z tobą po pół, czy jak to wygląda? Ogólnie z żoną przyjechałem ze względu na to, że chciałbym, żeby ona też rozumiała, czym chcę się zajmować, co chcę robić i chciałbym mieć osobę, która w razie czego mnie wspomoże, tak? Która będzie miała wiedzę, chociażby przynajmniej tylko teoretyczną, ale na w razie czego będę miał osobę mega zaufaną, która przyjdzie i po prostu coś zrobi. Lepiej, gorzej, ale wiem, że po prostu zostanie to zrobione tak, jak należy, tak? I no, po prostu no, stwierdziliśmy, że wchodzimy to tak jakby razem. Na razie tylko ja się tym zajmuję, ona jeszcze pracuje na etacie, to gdzieś w planie kiedyś byśmy chcieli zmienić i się tylko we dwoje tym zajmować, no ale na razie nie możemy, różne są czasy, różnie to bywa, tak? Jasne, no i miałeś 15 tysięcy, no i co z tym zrobiłeś, z tymi 15 tysiącami? Ogólnie to powiem szczerze, w sumie to nawet ich nie ruszyłem.
Docelowo samo moje wejście w nieruchomości odbyło się praktycznie bez zerowym nakładem własnym. Okej, no czyli skończyłeś kurs rok temu, w lutym, tak? Tak. Mamy dzisiaj początek marca, więc można powiedzieć, że jesteś rok dokładnie od kiedy się poznaliśmy. Tak. Pierwszy raz. I co wtedy, co dalej? Jak ruszyłeś, zacząłeś szukać mieszkań? Tak, to było tak, że po prostu ruszyliśmy, jeździliśmy razem, oglądaliśmy, jeździliśmy wspólnie, rodzinnie, bo jeszcze mam i córkę, tak? Jeździliśmy, oglądaliśmy, natrafiliśmy na pierwszą nieruchomość, która zgodnie z Excelem zgadzała się, tak? Prognozowany był 70-80 tysięcy zysk, czyli wszystko fajnie, tak? Tak jak należy, no i zaczęły się poszukiwania inwestora, tak? I w tym momencie... Czyli zaklepaliście mieszkanie umową przedwstępną? Nie, właśnie to była taka sytuacja, gdzie trafiliśmy na panią, która nie chciała żadnych umów przedwstępnych, od razu chciała iść do notariusza. Mieliśmy tydzień czasu na znalezienie, pozyskanie pieniędzy, żeby ewentualnie tego zakupu dokonać, tak? No i powiem szczerze... Skąd ten inwestor? Z rodziny. Po prostu nie miałem zielonego pojęcia, mając przedstawioną tą ofertę. Może trochę miałem szczęścia w tym, że się pojawiłem w tym miejscu i w tym czasie, tak? Natrafiłem na osobę z rodziny, która po prostu... Gdzieś tam z rozmowy takiej luźnej, tak? Ona powiedziała, słuchaj, Kuba, ja ci dam te pieniądze. Okej, okay, jaka to była kwota? To była kwota 220 tysięcy, tak? To jest, może nie dam, a pożyczę. No nie tak, będziesz, tak. Oddasz mi, na razie mi są te pieniądze niepotrzebne, jak mają u mnie leżeć, to po prostu trzymaj i sobie zapracuj na swoje, wtedy mi oddasz. Jak już cię będzie stać, to mi oddasz, tak? Okej. Okay. Także chyba, że będzie się jej grunt pod nogami palił. Jestem cały czas, mam to przeświadczenie w głowie, że w każdej chwili będzie możliwe, że nastanie ta potrzeba oddania, tak? Ale okay. Na razie staram się pracować, zaraz dochodzę do etapu już, gdzie będzie mnie stać z tymi, tej osoby kapitałem na dwa mieszkania, czyli już wychodzę zaraz do etapu, gdzie stać mnie na zakup pierwszego swojego mieszkania. Czyli w rok można powiedzieć, że zbudowałeś kapitał, dzięki któremu możesz kupić swoje pierwsze mieszkanie, tak? Tak. Okej, okay. Ile zrobiłeś na tym pierwszym flipie? Na pierwszym flipie to był najmniej udany flip, bo 36 tysięcy, tak? Ale okay. To już było tak, po kursie już minął miesiąc, bo tamta, ta co prawda okazja, o której ja teraz mówiłem, nie wypaliła się, bo nagle się pojawił jakiś członek rodziny u tej pani, który ją przekonał, że ta cena w ogóle nie jest adekwatna i z braku podpisanej umowy przedwstępnej po prostu się posypało, tak? Mieliśmy już zapisane notariusza, już nawet panią wspierałem w tym, że jeździliśmy po urzędach, załatwialiśmy dokumenty. I na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego niestety pani zadzwoniła, że... Nie zabezpieczyło, prawda? To tak jest właśnie... Ale właśnie pani nie chciała, nawet nie chciała żadnych po prostu pieniędzy, ona chciała... Nie każde mieszkanie można kupić, nie każde mieszkanie... Jakby są ludzie, którzy mają swoje zafiksowane rzeczy. Tak. Okej, i teraz... Powiedz mi, z czego wynika, że to był tak mały zysk, prawda? No bo gdzieś tam jakieś się błędy w pierwszym mieszkaniu popełnili, prawda? Ogólnie to tak. Pierwsze mieszkanie zakupione nie było z rynku wtórnego, było z rynku pierwotnego, tak? Ale były klucze do odebrania na już teraz. Jedne z ostatnich mieszkań dewelopera z ogródkiem, co to różnie bywa. Niektórzy mówią, że to jest atrakcyjne, moim zdaniem nie do końca. Ciężko się sprzedaje ogródek, bo to jest taki, mamy na ziemi miejsce, gdzie to bezpieczeństwo dużo odchodzi, tak? Ale... Zależy jeszcze na jakim osiedlu, w jakim mieście, prawda? Tak, ale po prostu było gotowe mieszkanie, układ mi się spodobał, tak? Gdzie moim zdaniem wyszło ok, tak? Błędy popełnione na pewno były takie, że tak. Po pierwsze, część produktów zakupionych to były takich, płytki kupywaliśmy ładne. Także gdzieś jakieś elementy rzeczy były kupowane, bo będzie ładne, bo będzie robione, ale na przykład mimo wszystko czas realizacji od momentu zakupu tego mieszkania do momentu sprzedaży, tak, z pełnym wykończeniem, fotografem i całym procesem sprzedażowym zajął nam 1,5 miesiąca. To jeżeli chodzi o czas, to bardzo fajnie. No, w porównaniu do pensji wojskowej to jest pół mojego roku w 1,5 miesiąca zrobiłem, także no... Dokładnie. I mimo tego, że to był, można powiedzieć, trochę taki nieudany, ale pisze śliwki robaczywki. Tak. I to się sprawdza, to co mówię często, że ja daję swój system i ja mówię dokładnie jak robić, ale czasami jest tak, że ktoś niekiedy, tak, myślę, że wy też, dopóki nie sprawdzę, nie sparzę, to trochę nie uwierzę, prawda? Jakby zrobię trochę jednak, niekiedy intuicja podpowiada, może zrobię to tak, nie chodzi o to, żeby robić brzydkie płytki, że nie ładne, tylko brzydkie, tylko te, które są i ładne, i okazyjnie kupione, optymalnie kupione, prawda?
prawda? I żeby, bo nie robimy dla siebie, robimy dla klienta i to, co jest dla nas ładne, już dla klienta może nie być ładne. Jest taki samochód Multipla, prawda? Każdy wie, o co chodzi. W większości się nie podoba, ale są ludzie, którzy nimi jeżdżą i się nie wstydzą. To się zgadza. Może niektórzy muszą nim jeździć, ale część ludzi nim jeździ i dlatego to pokazuje, że nie można patrzeć przez swój pryzmat. I ja tak często mówię na szkoleniu, że ja wam daję gwarancję na to, że to działa, ale warunek jest jeden. Robicie jeden do jednego, jak ja w moim systemie i na szczęście to nie spowodowało to, że nie robiliście w ogóle, prawda? Tylko dzisiaj już chyba widzisz, że trzeba robić optymalnie i trzeba robić tak za tyle, ile klient zapłaci, prawda? Tak. Okej. Okay. Co było dalej? Jak się czułeś po tym pierwszym flipie, kiedy już go zrobiłeś? Czułeś się jak król życia? Znaczy nie jak król życia, ale poczułem kolejnego kopniaka w swoje cztery litery, które nadają, że da się zarobić, czyli to, co faktycznie gdzieś mówili, to nie jest tak, że to jest jakieś wyrwane skądś tam, tak? Czyli że da się to zrobić. I wydaje mi się, że okej, 36 dla niektórych można powiedzieć, że to jest mało. Ale w półtorej miesiąca przy moich zarobkach tamtych jeszcze, tak? Moim zdaniem sukces jakiś był, tak? Tak, szkolenie się zwróciło, jakiś kapitał został dodatkowy. Jeszcze został na jakieś tam... Okej, okay. A taki największy zysk, jaki miałeś do tej pory? Największy zysk ostatnio wypracowany na mieszkaniu było 76 tysięcy, tak? To było co prawda z inwestorem, to nie było ze swojego kapitału, to był kapitał z inwestorem, aczkolwiek to była transakcja łączona, tak? Bo robiliśmy tak jakby pod całość jednej inwestycji, robiliśmy dwa mieszkania, tak? I całościowo na dwóch mieszkaniach to było 130 tysięcy, tak? Bo było tak, że tu ten Michał, o którym wspomniałem, tak? To on się pojawił jako po sprzedaży pierwszego mieszkania. Zakupiliśmy następne też na rynku pierwotnym i to w innym mieście, ale się pojawiło jeszcze mieszkanie gdzieś tam takie, wydawało mi się, że ciekawe, tak? Kilka gdzieś tam aspektów wpłynęło, że to mieszkanie nagle się przekreśliło, ale wtedy pojawił się kontakt z tym Michałem, tak? Że wrzuciłem na grupę tą okazję i on się do mnie odezwał, że co prawda jeszcze tam niedaleko mnie mieszka, tak? Bo to też jakieś tam 100 kilometrów. To dało po prostu tak, że nawiązaliśmy jakąś tam relację już ze sobą. Czyli poznałeś go na grupie naszej, tak, w zamknięcie facebookowej dla absolwentów. Tak. Później to nam nie wyszło, pojawiła się jeszcze tam na ten lift, ale ja się akurat nie zdecydowałem, bo tam troszeczkę okazało się takich rzeczy prawnych, więc z lifta możliwe, żeby się okazało te wyprostowanie rzeczy prawnych troszeczkę dłuższe, już prawie remont, więc też odmówiłem ja. No i ten Michał mówi do trzech razy sztuka, też weszliśmy w rynek pierwotny, też z dostępem kluczy, tak? Zysk tutaj też troszeczkę ja przekalkulowałem źle, bo kalkulowałem na 60 tysięcy, zarobiliśmy 51, ale dzięki temu weszliśmy w następną transakcję, która przyniosła nam 76, tak? Tam troszeczkę nawet więcej, tak? Więc tutaj mówię, oscyluje całość około 130 tysięcy i to było tak, że to jedno w drugim, bo puściłem jedną metodą, po prostu poszły wrzutki, tak? No i zadzwoniło tam państwo, do którego to mieszkanie oglądałem, tak? I na etapie oglądania ich mieszkania, tak? Negocjacji ich, no padło pytanie, dlaczego państwo chcą sprzedać to mieszkanie, tak? No i problem był taki, że chcieliby do czegoś nowego, tak? No i się lampka w głowie zapaliła, bo przecież ja mam mieszkanie o podobnym metrażu na nowym osiedlu, które mógłbym po prostu im sprzedać, tak? To było mieszkanie, które dopiero 2 tygodnie się wykańczało, więc tam praktycznie jeszcze łazienka nie była ruszona, nic nie było, no i już na tym etapie udało się podpisać 2 umowy przedwstępne na zakup i na sprzedaż. Super. I tutaj nam na drugim mieszkaniu troszeczkę się przedłużyło, dlatego że próbowaliśmy na początku to mieszkanie sprzedać w stanie, bo cena była dosyć atrakcyjna jak na ten rynek, sprzedać w stanie takim po prostu bez niczego, tak? I tu sobie ten miesiąc, ale mimo że ono było w sprzedaży, próbowałem je sprzedawać już sobie pozyskiwałem ekipy wykończeniowe, już jakiś plan budowałem na to mieszkanie, tak żeby było założenie do listopada, jeżeli nic z tego nie będzie, to wchodzimy z remontem, tak? No i zaraz z początkiem listopada weszliśmy z remontem, tak? Okej, okay, super. A powiedz mi, jakie miałeś takie największe trudności na tym rynku? Jakie kłopoty napotkałeś?
No to na przykład przy tym mieszkaniu, jeżeli chodzi o piony kanalizacyjne, tak? Co na przykład bardzo się obawiałem grzejników, tak? Jeżeli chodzi o ewentualne mrożenie, zdejmowanie, ale powiem szczerze, trafiłem na spółdzielnię, moim zdaniem super spółdzielnię, która już na etapie rozmowy o remoncie, oni sami mi to zaproponowali, że my mamy hydraulikę, która się zajmuje jakimś tam taki mrożeniem. Taki jest najlepszy. I myślę, no kurczę, i super. To on już nie robi problemów. Tak, tak. I on przyjechał naprawdę, już drugie mieszkanie mi to samo zrobił. Na drugim mieszkaniu mieliśmy później wtopę z nim, tak? Znaczy nie z nim, wina obopólna, tak? Bo zalaliśmy mieszkanie przez te grzejniki. No i właśnie, zalaliście mieszkanie, ale co, on spuszczał wodę? Nie. Jak to było? Nie, po prostu my wyszliśmy z założenia, że było mrożenie rur, zakładanie zaworów, zawory zakręcane, zdejmujemy grzejniki, tak? I sobie obrabiamy wszystko za grzejnikami plus grzejniki do malowania, tak? I tutaj się pojawił po prostu problem tego typu, że jeden z zaworów był bodajże chyba na dwójkę, a to jest zawór automatyczny i mimo, że tam było zakręcone, okno zostawili otwarte, tak? I przy spadku temperatury zawór automatycznie przepuścił wodę. 23 w nocy dostaję telefon od hydraulika i mówię, odbieram. Myślałem z początku, że on może pomylił przez przypadek numery, no ale już odbieram. I on mówi, chłopie, jak możesz, to jedź szybko na mieszkanie, bo sąsiadom się leje woda na głowę. Myślę, kurczę, o co tu chodzi? Co to się dzieje? No to ja od razu się ubrałem, tak? Wsiadłem w busa. Dobrze, że mówię, że działam w niedużym mieście, więc samo przemieszczenie tam po niecałych 10 minutach już byłem na miejscu, tak? Jadąc przez te 10 minut miałem nadzieję, bo widziałem tego dnia, jak byłem na tym mieszkaniu, że oni w bloku obok wymieniali piony i miałem nadzieję, że on po prostu pomylił numery i to nie faktycznie nie zalewa mieszkania mojego, tylko zalewa może gdzieś w tym bloku obok. No ale no, niestety nie było tak dobrze. Jak wpadłem do mieszkania, po kostki prawie wody, tak? I wyremontowane było? Czy nie? Nie, to był etap właśnie na etapie burzenia, tak? Także dobrze, że jeszcze nawet i ścianek nie mieliśmy postawionych ani nic, bo to były dosłownie pierwsze etapy, tak? Byliśmy po burzeniu, to było na etapie nawet jeszcze dopiero równania podłóg, tak? Bo ściągnęliśmy grzejniki, żeby tam obrobić jak najszybciej za tymi grzejnikami, żeby to wszystko też później mogło sobie schnąć, nie gnić, tak? Także no i tutaj śmieszna sytuacja, gdzie wpadam po kostki wody, tak? Za chwilę sąsiad z dołu wpada, od razu awantura co niemiara, że ile to nie będzie kosztowało, ile to coś tam, ale powiem szczerze, tu naprawdę zderzyłem się z ludźmi o wielkim sercu, o takich naprawdę spokojnych ludzi w podeszłym wieku, tak? Bo mimo, że ten pan najpierw do mnie wpadł, bo oczywiście ja już tam z mopem tą wodę wyciskam, tak? No ten zawór pierwsze co zakręciłem, tak? Ale tu na początku wskakuje na mnie, ile to będzie kosztowało, jakie to będzie pieniądze. Ja byłem spokojny, no bo i ubezpieczenia i tak dalej, nie martwiłem się tym wtedy, tak? Nie chciałem tylko po prostu narobić szkód dalej. No i ten pan wpada, coś tam krzyczy do mnie, ale za chwilę wychodzi z mieszkania i takim, nie mija 2 minuty, on wchodzi jakby inny człowiek. O, ale tu macie generalny remont. I myślę sobie, aha, no to będziemy się w stanie dogadać, tak? Ale powiem szczerze, finalnie sytuacja zakończyła się tak, że już tam na drugi dzień byłem, bo tam, no czy byłem i tego samego dnia u nich, tak? Bo widziałem, no to tam faktycznie, no zacieki na suficie. Dobrze, że to wielka płyta, to się nie odbiło całością i raz, że ich pokój malowany był tą taką farbą kredową, więc to też się nie ciągnęło po całości, tylko takie się porobiły pasy. No i umówiliśmy się, że poczekamy, aż to wszystko wyschnie, zobaczymy, jak to będzie, tak? Nie minęło ze 3 dni. Pan powiedział, że sobie podliczył i koszty, że to by kosztowało, bo chciałem zacząć ten proces cały ubezpieczeniowy, tak? Ale że to będzie kosztowało, że jakby z 200 zł on dostał na farbę, to będzie fajnie. Myślę, no... Co to jest? No to nie były takie pieniądze, żeby zacząć całą biurokrację. Wiedziałem, że to są ludzie starsi, którzy może, no... To już taka, myślę, no jeżeli to im ułatwi sprawę, tak? Pan sobie stwierdził, że za te 200 zł on cały pokój sobie odmaluje. Plan cały czas jestem na etapie szukania tych mieszkań. Chodzę, oglądam ten rynek. Jest na tyle, że te mieszkania, jak jeżeli już udaje mi się coś utargować, to są kwoty na zasadzie 50
do 60 ciężko dobić, tak? To jest fajnie, jeżeli mamy swój kapitał, bo to jest już zysk, który możemy wypracować. Gorzej już się z kimś podzielić tymi pieniędzmi, bo to już są małe pieniądze. Się wtedy okazuje, nie każdy chce wchodzić w takie deale, tak? Dlatego też mniejszy kapitał jest w takim małym mieście do zaangażowania. Zgadza się. To też na przykład przy wejściu tego Michała w 50 parę tysięcy było to, że on wchodził niedużym kapitałem, tak? On po sprzedaży pierwszego mieszkania już część środków sobie uwolnił, tak? I weszliśmy w następne mieszkanie. On jest też od ciebie z Białej, czy? Nie, nie. Skąd on jest? On jest spod Węgrowa. Czyli gdzie to jest? To jest tak, Węgrów to jest tak Siedlce, Warszawa i tak troszeczkę tam zboczyć, tak? Niedaleko Siedlec. Ale on się totalnie zajmuje całkiem inną branżą i tutaj bardziej przyszedł, żeby się dostać do grupy, żeby poznać to, bo tak. Jest jako inwestor pasywny. Tak, część moich absolwentów jest, oni mówią wprost, ja tu nie przyszedłem robić flipy, bo mam swój biznes, mam kapitał, chcę poznać ludzi, którzy to robią tak jak ty, na przykład nie masz kapitału, się z tobą dogadać, chcą poznać system, chcą wiedzieć, jak mój fundusz działa, jak bezpiecznie mogą lokować pieniądze właśnie i robić interesy, bo chcą go znać po to, żeby na przykład jakiś fliper ich, nie wiem, nie oszukał, albo żeby wiedzieli, na czym to polega, żeby ktoś im wody nie lał po prostu, tak, żeby wiedzieli, jak działać, a już nie mają na tyle czasu, żeby chodzić po mieszkaniach, wolą po prostu robić takie flipy z kimś, tak? Tak. Więc to jest dobra sytuacja dla ciebie, załóżmy, kapitał nie miałeś na początku i też dla nich, że oni nie mają czasu, bo dla nich czas jest kapitałem. Każdy ma co z tego korzyść. Tak, więc to jest taka sytuacja win-win. A powiedz mi, co takiego na przykład się... Co możesz powiedzieć, że ze szkolenia się potwierdziło takiego, co było takiego, no, jak słuchałeś, to ci się wydawało takiego, no nie jestem pewny, czy tak jest dokładnie, a życie pokazało, że tak jest. Masz takie coś? Takie rzeczy, które, no nie wiem, się na szkoleniu się potwierdziły w rzeczywistości, które nie do końca były takie oczywiste. No na pewno te czasami wypracowanie, ta negocjacja tych cen, tak? Gdzie mamy ofertę OLX 250 tysięcy mieszkanie, no, no nawet da się tam ugrać więcej jak 10 tysięcy, tak? To są naprawdę czasami, możemy zdać się nieświadomi. Podam przykład aktualnego mieszkania, które ten. Ja nad tym mieszkaniem, powiem szczerze, ja już byłem w nim w październiku na tym mieszkaniu, tak? To było moje zdarzenie z mieszkaniem, ono kosztowało było wystawione za 250 tysięcy. Ja zaszedłem na mieszkanie i gdzieś tam po rozmowie zaproponowałem tej pani 210, tak? To zostałem wyzywany od najgorszych, od tego, że straciła na mnie swój czas i kazała mi się stąd wynosić, tak? No ale zostawiłem jej tą karteczkę, no oczywiście przeczekałem miesiąc. Zgodnie ze szkoleniem, tak? Tak, w listopadzie znowu widziałem, to mieszkanie zniknęło i się pojawiło po troszeczkę niższej cenie. Już tam było 238, więc ja się przypomniałem o sobie wtedy, po prostu pisząc wiadomość, tak, że byłem u pani na mieszkaniu, że taką kwotę zaproponowała. Pani wtedy twardo, że nie. No i co? No i przyszedł styczeń. Widziałem, to mieszkanie się nie pojawiło, ale miałem zapisany numer do tej pani, zadzwoniłem do niej. No i już się nagle okazało, że kwota, która zaproponowana w październiku, w styczniu już była dobra. Znaczy, musiałem zrobić wszystko, tak, żeby przeciągnąć w czasie zakup, tak? Dlatego, że wiedziałem, że w okolicach połowy stycznia będę realizował sprzedaż swojego mieszkania, także będę uwalniał swoje pieniądze, które chciałbym od razu przeznaczyć, tak? Czyli można być, odroczyłeś płatność. Tak, co prawda u pani to nie było takie jakby normalne, pani chciała to szybko spieniężyć, tak? Szybko dojść do tego. No wiadomo, no. Notariusze nie zawsze mają czas, to też okres zbliżał się feriowy. Udało mi się dzięki temu, przedstawieniu tych realiów dla pani, pozyskać czas na umowę przedstępną do połowy lutego, tak? Co prawda okazało się, że i tam szybciej się zrealizowało, także dzięki temu mogłem spokojnie poumawiać notariusza na tydzień po tygodniu, tak? Żeby pieniądze z pierwszej transakcji zdążyły mi wpłynąć i żebym miał za co od razu zapłacić. Także gdzieś ten przestój pomiędzy tymi mieszkaniami trwał tydzień niecały. Super. A powiedz mi, jeżeli chodzi o wojsko, czy te 7 lat w wojsku coś ci dały? Nauczyły ci jakieś dyscypliny? Czy jakbyś pomyślał sobie, no 7 lat temu podjąłeś decyzję, żeby pójść do wojska, prawda? I z jakiego powodu? Praca jak praca, czy stabilna praca? Co się skłoniło? Tak, bardziej to było stabilna praca, tak? To było to, że też troszeczkę, bo tuż przed wojskiem też byłem,
byłem przedsiębiorcą, tak? Mhm. Miałem swoją pizzerię, jeżeli ktoś kiedyś prowadził gastronomię, wie, że to jest trudny kawałek chleba, tak? Praca z klientem jest trudna, tak jak ja zawsze wtedy uważałem, a praca z głodnym klientem jest jeszcze trudniejsza. Więc na przykład tutaj, tak, spędzaliśmy z żoną, pochłaniało nam to wiele czasu, wiele naszej energii, tak, bo wiadomo, że wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, wtedy lokale gastronomiczne pracują na najwyższych obrotach, tak, i to na przykład też bardzo dużo czasu, energii, życia mojego to pochłonęło, tak. I dlatego też na przykład zdecydowałem się o czymś bardziej stabilnym, tak? Kalkulowaliśmy, że kosztem nawet mniejszego zarabiania mniejszych pieniędzy tych miesięcznych, tak? Po prostu, spokój. Że będziemy mieli tak, ten spokój duchowy. Czyli rozumiem, że trochę się sparzyłeś na biznesie, mimo tego, że on działał. Wolałeś coś mniej angażującego, ale stabilnego i nawet mniej pieniędzy, ale za to spokojniejsze życie. A powiedz mi, jak, bo mówiliśmy też jakby w biurze, rozmawialiśmy prawda, o tej pizzerii. Chciałem, żebyś to jakby o tym powiedział, bo to jest ciekawa historia. Że kupiłeś upadającą pizzerię albo taką, która nie była rentowna, przejęłeś ją po prostu? Ogólnie tak, ogólnie studiując byłem zatrudniony tam jako kierowca, tak? Mhm. Znałem się z właścicielem. Czyli ile miałeś lat? 22. Okay. W momencie tego przejęcia, tak? To i jako 22-latek będąc kierowcą przejąłeś biznes. Tak, to było to, że po prostu pojawił się pomysł na... Właściciel chciał się tego tak jakby pozbyć, bo to już się jemu robiło trochę nierentowne i też pochłaniało wiele czasu, tak? Więc podsumował, że całość pizzerii sprzeda mi za 5000, tak? Kwota śmieszna, dlatego że dużo rzeczy było w leasingu. On się pozbył, że tak powiem, kredytów, leasingów, długów i tak dalej, zostały na mnie przepisane. Także dzięki temu on tylko chciał za swój wkład, bo ta pizzeria nie przynosiła mu w ogóle zysków, tak? To też ja się wtedy zderzyłem z pierwszym, to też na przykład rodzinnie, tak? U mnie rodzice... Mama bardzo wspiera, a tato jest takim pesymistą, gdzie ty będziesz się pchał, tak? Mhm. Ale wiem, że jak wtedy powiedział, że dla mnie, że mi się nie powiedzie, a się powiodło, tak samo tutaj, jak rozmawiałem o wejściu w nieruchomości, on tak samo powiedział, gdzie ty idziesz w to mieszkanie, chłopie, ty się na tym nie znasz. Więc już po tych słowach wiedziałem, że mam szansę, że mi się uda. Także... Ja i moja mama i jej rady, to często czasem wiem, że muszę odwrotnie robić po prostu. Tak, tak, także tak czasami jest, tak? Okej, no i przyjąłeś tę pizzerię i prowadziłeś ją ile lat? Ogólnie niecałe 2 lata. Mhm. Także. I co dalej? To było tak, że ten lokal zaczął funkcjonować. Na początku zacząłem myśleć. Bardziej, że tak powiem, podszedłem do niego przedsiębiorczo. Miałem skład, z którym udało mi się, już będąc tam kierowcą, nawiązać na tyle relacje, że to byli naprawdę ludzie w porządku, którzy też mi pomagali, tak? No bo oni się zajmowali kuchnią. Ja nawet nie wiedziałem, jak dostawy tam spisywać, co i dlaczego może brakować, tak? No, ale przez ten okres wyuczyłem się wszystkich rzeczy, także byłem tam osobą, mogłem być niezastąpioną, czyli jeżeli kucharza mi w danym momencie brakowało, ja mogłem stanąć na kuchnię. Jeżeli brakowało mi barmana, ja mogłem być barmanem. Jeżeli brakowało mi kierowcy, ja mogłem być kierowcą. Czyli byłem osobą, która w razie czego wskakiwał, nie powiem, że nieraz tak nie bywało, bo bywało często. Sprzedałem pizzerię za pieniądze, za które byłem w stanie wykończyć sobie dom, tak? Mhm. Bo też był pomysł na kupno mieszkania i stać było wtedy mnie na zakup tego mieszkania. Mhm. Co prawda teraz przez ten pryzmat czasami się w głowę drapie, czy to nie byłoby lepszą opcją, bo dom domem, ale czy to mieszkanie nie zostałoby, że tak powiem, zapoczątkowane wtedy. No niestety, no poszliśmy w inną... Jasne. Szczęśliwy jestem z tego, że chociażby mam dom bez kredytu i sobie mieszkamy spokojnie, tak? Super. I jak, no właśnie, więc jakby to zamierzasz trochę skalę zwiększyć, czy jakie masz plany na później? Znaczy się, to jest u mnie tak, że ja jestem osobą, która w miarę jedzenia apetyt jej rośnie, tak? Mhm. Ogólnie zaczynając ten biznes, to było marzenie zrobić kilka tych mieszkań, zobaczyć jak to jest, tak? Po zrobieniu już kilka tych mieszkań, już marzenia się zmieniają. Mhm. Teraz moim marzeniem jest wybudowanie pierwszego domu, tak? Mhm. Czyli postawienie po prostu tak. Tak, to też mam w planie udanie się na... zapewne i u ciebie się pojawię na warsztatach, bo jest wiele tak jak przy mieszkaniach, tak? Człowiek widzi, jak to wygląda pokrótce, ale żeby po prostu nie wtopić, czy uniknąć błędów, tak? Mhm. Także gdzieś nawet moim zdaniem pieniądze zainwestowane w tego typu kursy to nie są pieniędzmi straconymi. Jeżeli ktoś chce w to działać, to jak najbardziej, bo ogranicza błędy, bo nie oszukujmy się, przy pierwszym mieszkaniu już się to może zwrócić na samym pominięciu tych błędów, tak? Kuba, dzięki w takim razie, że udało nam się dzisiaj spotkać i wiem, że to było
pewnego rodzaju twoje marzenie, jak to oglądałeś. Tak. Także tutaj są realni ludzie, którzy jakby robią realne rezultaty i realne flipy. Ja ci życzę wszystkiego najlepszego i żebyśmy się spotkali za rok, za dwa albo za trzy i żebyś mi powiedział już o 30 czy o 40 flipach, tak? Także tego ci życzę. No moim teraz aktualnym celem jest, tak, dążenie do wejścia w kolejny poziom twojej grupy, tak, i otrzymanie tego złotego, tak, czy srebrnego. Aktu Property Master Club, takiego klubu, który stworzyłem dla swoich absolwentów, którzy zrobili przynajmniej 10 flipów i oni wtedy mają różne tam spotkania, benefity, jest taka grupa, która jest na pewnym poziomie doświadczenia oczywiście, więc tego typu grupę stworzyłem i też cię zachęcam, żebyś jak zrobisz 10 flipa, to żebyś aplikował. My wszystkie akty realne weryfikujemy i sprawdzamy przed przystąpieniem. A gdyby ktoś z was chciał się tym zająć, to w linku poniżej można sobie sprawdzić ofertę moich warsztatów, jak to wygląda teraz, kiedy są możliwe terminy. Także wszystko jest tutaj w linku poniżej. Także dzięki, piątkę. Dzięki.